Nel i Staś dowiadują się, że wyjadą niebawem do Medinet, gdzie służbowo mają jechać ich ojcowie w sprawie oceny robót przy budowie kanału sueskiego. W związku z tym, że wakacje dzieci rozpoczynały się za kilka dni, a panowie musieli jechać zaraz, postanowiono, że dzieci dołączą do ojców później pod opieką nauczycielki pani Olivier. Nel bardzo się ucieszyła, że będzie jeździć na wielbłądzie, co bardzo lubiła. Ojciec nawet obiecał jej, że dostanie osobnego wielbłąda tylko dla siebie. Staś natomiast za dobre świadectwo miał otrzymać prawdziwy angielski sztucer. Najwięcej tej podróży obawiała się pani Oliwier, która po pierwsze nie lubiła jazdy na wielbłądach, a po drugie, nie wiedząc dokładnie, gdzie leży Medinet, obawiała się tego, czy nie spotkają tam Mahdiego i jego wyznawców. I tak rozmowa zeszła na temat najbardziej wtedy aktualny, czyli na temat Mahdiego, który w tym czasie oblegał Hartum, dość znacznie zresztą oddalony od Medinet. Wiadomości, które docierały do Port Saidu, nie były optymistyczne. Mahdi opanował już większą część Sudanu i obawiano się, że lada dzień zdobędzie Hartum, którego obroną kierował sławny generał angielski, Karol Jerzy Gordon. Rozmowę tę przerwał służący i zapowiedział przyjście Fatmy, żony Smaina, którego rząd egipski wysłał do Sudanu. On jednak zdradził i przystał do Mahdiego, krewnego Fatmy. Fatma przyszła prosić pana Rawlisona, aby ten poparł prośbę w sprawie jej wyjazdu do męża, który rzekomo był ciężko chory. Pan Rawlison nie uwierzył Fatmie, ale obiecał, że wstawi się za nią u Hedywa, wicekróla Egiptu. Po przyjściu do domu Fatma pokryjomu spotkała się z Chamisem, synem dozorcy, i w tajemnicy wysłała go do Medinet z pismem powiadamiającym o rychłym przyjeździe Stasia Inel.